Anna Niewiadomska, Mróz. Jechał, jechał zimą mróz. Biały śnieg na saniach wiózł. Jechał, jechał mróz z saniami, sypał na dół śnieg szuflami. Tu nasypał, tam dosypał. Ma być zima znakomita, a gdy pruszył naokoło, opowiadał mi wesoło. Sypać śnieg to ciężka praca dla fachowca, nie partacza. Trzeba wiedzieć, gdzie i kiedy, aby nie narobić biedy. W Europie na północy może padać w dzień i w nocy. Lecz zdziwiłyby się smyki, gdyby śnieg wpadł do Afryki. Dzieci tam nie mają sanek. Nie wie nikt, co to bałwanek. Wprawdzie lwy tam noszą czapy, ale mają gołe łapy. Jakby śnieg w Afryce pruszył, to by słoniom zmarzły uszy. Ojej, gdyby śnieg tam spadł, czarny ląd by z zimna zbladł. Tak więc, gdy przychodzi zima, mróz porządek musi trzymać. Musi patrzeć, gdzie śnieg spada i do czyich nóżek pada. Czytał oczywiście tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia.